Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Farminga 23 i jest to, moi drodzy, mój ostatni odcinek z tej gry, przynajmniej w najbliższym czasie. W tym odcinku opowiem o tym, jakie są główne bolączki tej gry, z czym obecnie zmagają się gracze oraz pokażę też kilka absurdów, które moim zdaniem absolutnie nie powinny mieć miejsca. Nie będzie to oczywiście krytyka dla krytyki, tylko pokażę, jak to było rozwiązane na przykład w Farmingu 16. I teraz zacznijmy sobie od. Drewna, dlatego że chciałem tutaj w tej mojej serii. Na europejskiej mapie, jak widzicie, mamy wiosnę. Pograłem sobie troszkę, zarobiłem trochę pieniędzy, kupiłem maszynę, no i uradowany pojechałem. Tutaj znalazłem sobie taki zagajnik i pomyślałem, pójdę wcinać drzewa. No i zobaczcie, moi drodzy. Jak profesjonalnie wygląda tutaj animacja ścinania drzew. Zobaczcie, czekajcie, ja się tu oddalę, bo chcę Wam to pokazać dosłownie jak najlepiej. No dobra, wiecie co, myślę, że jakbym pokazał Wam z tego ujęcia, to byłoby to bardzo adekwatne. No ale dobra, nie zostawiam Wam już, nie trzymam Was w niepewności. Patrzcie, automatycznie, pięknie dopasowuje się tutaj ten harwester i moi drodzy, drzewo zniknęło. Harwester się dopasował, animacja wygląda bardzo ładnie. Natomiast ja się grzecznie pytam, gdzie jest animacja cięcia drzewa? Nie ma. I nie będzie. No kurde, w farmingu 22 wygląda to znacznie lepiej. No dobra, może coś nie wyszło. Może trzeba spróbować jeszcze raz. Mamy kolejne drzewo. Może teraz ja zbliżę troszkę kamerę. No i patrzcie, wciskam przycisk cięcia drzewa. Pięknie. Harwester się rozkłada, ścina drzewo i. W magiczny sposób, moi drodzy, drzewo jest układane tutaj, obok, popatrzcie. Nie ma animacji ścinania drzewa. No moi drodzy, to jest jakiś absurd. To jest po prostu jakiś absurd. Ja nie wiem, ja nie wiem naprawdę dlaczego ta gra została wydana w taki sposób, ale po prostu mnie się to bardzo nie podoba. I żeby nie było, że się czepiam, żeby nie było, że nie wiem, wymagam od gry mobilnej czegoś po prostu większego. A teraz zobaczcie jak to wyglądało w farmingu 16. To wyglądało po prostu dużo, dużo lepiej. Ja nie rozumiem, dlaczego akurat twórcy postanowili aż tak okroić funkcję ścinania drzew, bo przecież to jest super sprawa. No nie wiem, moim zdaniem, brak tej animacji to jest bardzo duży minus w nowym farmingu na telefony. Natomiast teraz porozmawiajmy sobie jeszcze o kilku innych rzeczach. Mianowicie, jak dla mnie, występuje tu bardzo duży problem z realizmem. To znaczy, mamy te pory roku, jak najbardziej, fajnie, one są wizualne. Ale one nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę. Możemy po prostu robić żniwa w grudniu, co jest po prostu absurdem. Teoretycznie możemy robić żniwa w styczniu i siać na przykład zboże, gdy pada śnieg. Mamy efekty wizualne, których nie da się w żaden sposób w opcjach wyłączyć, tylko po prostu one są i mamy pory roku, z którymi nie da się nic zrobić, a po prostu realistycznie wygląda to moim zdaniem bardzo, bardzo źle. No, niekoniecznie chciałbym robić żniwa w styczniu czy w lutym, no kiedy na polu powinno, powinien być na przykład śnieg. Także tutaj w tej grze e, tak to właśnie wygląda i uważam, że jest to jej dość duży minus. Chodźmy jeszcze do sklepu, dlatego że tutaj chcę Wam pokazać kilka. Drobiazgów. Przede wszystkim bardzo mi brakuje, to może jeszcze nie w sklepie, ale bardzo mi brakuje. Tutaj zobaczcie w kategorii finanse kredytu. Bardzo szkoda, że twórcy nie postarali się o to, by można było w tej grze wziąć kredyt. Finalnie sytuacja wychodzi na, wygląda tak, że jeżeli chcemy zarobić jakieś pieniądze, to albo musimy męczyć się, można powiedzieć, z tymi rzeczami, które są do zrobienia tutaj w farmingu, albo musimy kupić pieniądze, te monety, za prawdziwe pieniądze. To jest akurat, uważam, już zbrodnia, bo za 15 zł, kupić milion monet, no, uważam, że jest to średni, pomysł na wydanie prawdziwych pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o skok na kasę tutaj przez twórców, to chcę jeszcze poruszyć jeden bardzo ważny temat. Mamy tutaj część maszyn, która jest do odblokowania za prawdziwe pieniądze. Na przykład taki klas Lexion z odpowiednim headerem kosztuje 15 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest potrzebne, czy nie? Powiem tak, ta mapa nie jest zbyt duża, więc tego typu największe maszyny no po prostu nie będą w swoim żywiole. One, te, ta mapa nie jest stworzona dla tak ogromnych maszyn. Tak naprawdę wszystkie maszyny, które możemy kupić za prawdziwe pieniądze, jak dla mnie, nie mają większego sensu w tej grze. Jak dla mnie dużo lepiej gra się tutaj troszkę mniejszymi maszynami. Dodatkowo te drogie maszyny, no bo cała gra kosztuje 40 zł, a tu za jedną maszynę mamy zapłacić 15, to na przykład takiego klasa można zastąpić na przykład John Deere'em z Serii X9. Dlaczego by nie? Popatrzcie, tutaj mamy pojemność 16 200 litrów, no tu 18 000, ale to już jest jak dla mnie kosmetyczna zmiana. Jestem w stanie zrozumieć, że trzeba zapłacić za tego maka, dlatego że on kosztuje 12 zł, jest to do Dodatek i jest to również DLC w farmingu dużym, więc tutaj jak najbardziej rozumiem, że ta maszyna może być do kupienia. Ale już na przykład kategoria duże ciągniki, no moim zdaniem, wygląda troszeczkę słabo. No, mamy tutaj Fenda, który ma 415 koni mechanicznych, albo Case'a z dwoma końmi mechanicznymi więcej, ale na przykład mamy tutaj New Hollanda, którego trzeba kupić za 12 zł. Mamy John mamy klasak Seriona oraz mamy Versatile. Szczerze mówiąc, żadna z tych maszyn, jak dla mnie, nie jest warta swoich pieniędzy. Bardzo duży problem, moim zdaniem, dotyczy również tego, że po prostu w grze nie ma kilku maszyn, które aż proszą się, by były dodane. Już na samym początku rozgrywki, to wam już pokazywałem jakiś czas temu wcześniej w odcinku. Gdy na przykład skosimy nasze pierwsze pole, no chcielibyśmy po prostu zebrać tą słomę, która tam została. Jakie mamy w grze opcje? Mamy przyczepę samozbierającą. Uwaga, jest w grze. Jedna przyczepa samozbierająca. Nie da się nawet za prawdziwe pieniądze dokupić innej, bo w grze jest jedna. I to nie jest jakaś mała przyczepka, która by pasowała do naszych małych maszyn na starcie, tylko jest to kolo o pojemności prawie 50 tysięcy litrów, która ta przyczepka wymaga. 300 koni mechanicznych. No, jak dla mnie jest to troszkę strzał w stopę, bo nie dość, że ta przyczepka jest bardzo droga, to jeszcze nie mamy żadnej innej małej maszyny. No, aż kusi się, żeby tutaj po prostu dać na przykład jakąś maszynkę marki Puttingera. No, niestety nie mamy tego tutaj w mobilnym farmingu. No to skoro nie uda się tego zebrać, taką oto przyczepką, to może uda się to zbelować. No to zobaczcie, normalnie w podstawce mamy tego case'a. On kosztuje prawie 160 tysięcy euro, ale te bele trzeba jeszcze czymś zebrać, więc finalnie musiałbym wydać ćwierć miliona euro na to, żeby zebrać słomę z mojego pierwszego pola. Ja bym się najeździł, ja bym 10 razy pojechał do skupu, żebym miał możliwość na przykład odwiezienia tego tanią przyczepką marki Puttinger. No niestety moim zdaniem jest to bardzo niedopracowane, po prostu brakuje tutaj czasem takich małych maszyn, i kolejna rzecz. Strasznie tutaj początek jest nudny. Zanim zarobimy pierwsze pieniądze. No, niestety mi ja dużo czasu i mam wrażenie, że ten model gry jest tak zrobiony, żeby gracz po prostu wszedł sobie do sklepu i kupił monety za prawdziwe pieniądze. Jak dla mnie wygląda to zupełnie inaczej w stosunku do tego, co mamy w farmingu na komputer, gdzie po prostu siadamy, zaczynamy grać i od początku mamy co robić. A tutaj tak naprawdę muszę mocno się nagłówkować, żeby zarobić pierwsze pieniądze i dopiero potem jestem w stanie kupić jakieś większe maszyny, a tak naprawdę zanim ja zacznę coś robić ciekawszego, to w kółko muszę robić jedno no, i to samo, czyli po prostu żniwa, i nic więcej, dlatego że po prostu nie mam pieniędzy na dalszy rozwój. Nie ma tutaj opcji kredytu, nie ma opcji wypożyczenia maszyn, a dodatkowo, żeby zarobić pierwsze pieniądze w kółko, trzeba robić jedno i to samo, co moim zdaniem jest po prostu słabe. No i na koniec problemy z tą grą. Sytuacja wygląda tak, że w obecnej chwili gra jest oceniona, no powiedziałbym, tragicznie. I to jest chyba najłagodniejsza z określeń, jakie mogę tutaj użyć. Na App Store mamy ocenę uwaga, 2,9 na 5. Przeważają opinie jednogwiazdkowe. I na przykład mamy tutaj taką opinię. Gra reklamowana jest jako rozbudowana z wieloma funkcjami. Niestety wieje nudą i co chwila brakuje kasy, którą bardzo trudno zarobić. Minie płatności załatwią sprawę. To skandal w grze, która na start kosztuje 4 dychy. I zgodzę się z tą opinią. Gdyby farming był za darmo i gdybyśmy mogli sobie kupić te dodatkowe maszyny za właśnie prawdziwą pieniądze, prawdziwe pieniądze, jest ok, nie miałbym żadnego problemu. Ale ten farming już na starcie kosztuje cztery dychy i mamy dodatkowo na przykład maszynę i tak naprawdę nudną rozgrywkę na samym początku i wtedy, kiedy gracz jest w sumie najbardziej podjarany nową grą, to musi robić w kółko jedno i to samo, bo, no bo tak ta gra jest zrobiona. Weźmy inną opinię. Póki co, gra jest mega nudna, wszystko jest za drogie, jeszcze traktory do odblokowania za kasę. Jak na razie daję jedną gwiazdkę, po kilkunastu godzinach gry nie osiągnąłem nic, a kasy coraz mniej. Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć tą opinię, dlatego że ja poświęciłem sporo czasu na to, żeby rozgryźć co się opłaca, a co nie. Wbrew pozorom w farmingu 23 da się zbankrutować i nie jest to takie trudne. Kolejna rzecz to jest cena pól, która moim zdaniem również jest nieco przesadzona. Jak dla mnie, pola powinny być nieco tańsze i koniecznie z możliwością sprzedaży, a niestety, jak już kupimy dane pole, to sprzedać się go nie da, czyli pieniędzy nie odzyskamy. Na Apple Store, jak widzieliście, oceny są niskie, było ich kilka, no to zobaczmy, jak wygląda sytuacja na Androidzie. No, na Androidzie oficjalnie tutaj mam ocenę 3.0, ale na moim telefonie ta ocena jest, uwaga, 2 i 1. I znowu przeważają tutaj opinie, które mają jedną gwiazdkę. Niestety, ale ta gra ma bardzo duży problem z optymalizacją. Sprawdziłem sobie to z kolegami, sprawdziłem to na kilku telefonach i od razu muszę też uczciwie przyznać, że jeżeli telefon jest zaśmiecony, zasyfiony, to gra będzie działać słabo. Zrobiliśmy eksperyment na jednym telefonie, który spełniał wymagania właśnie Farminga 23. Średnio działało, wywalało się, zrobiliśmy hard reset. I gra zaczęła działać płynnie, co prawda na średnich ustawieniach. Więc jest to jakieś rozwiązanie, ale no mimo wszystko, no nie będziemy robić hard resetów po to, żeby móc sobie pograć w farminga. No nie powinno to tak wyglądać. Jeżeli są jakieś problemy, to twórcy albo powinni po prostu ograniczyć możliwość instalacji tej gry na pewnych urządzeniach, które mają problemy, albo powinni jednak moim zdaniem nieco tę grę usprawnić. Takie jest moje prywatne zdanie, to jest moja prywatna opinia, natomiast jestem w stanie tutaj uwierzyć, że opinie, które się pojawiają właśnie w temacie problemów z wydajnością, problemów z optymalizacją są prawdziwe. Jest bardzo duża liczba graczy, zresztą w komentarzach też mi o tym pisaliście, no i faktycznie ta gra do najlepiej zoptymalizowanych chyba w tym momencie po prostu nie należy. Reasumując, jeżeli coś się tutaj zmieni, jeżeli dostaniemy jakąś aktualizację, jeżeli gra będzie działać lepiej, płynniej i przede wszystkim wy będziecie czerpać z niej frajdę, to oczywiście ja wrócę do nagrywania odcinków z niej. Weźcie też pod uwagę, że praktycznie każda nowa gra musi przeżyć choroby wieku dziecięcego, więc ja po prostu liczę na to, że si jeszcze troszeczkę tę grę usprawnią. Na ten moment nie będą pojawiać się na tym kanale odcinki właśnie z tej gry, ze względu na to, że po prostu nawet mnie przestała ona sprawiać przyjemność, bo w kółko robiłbym jedno i to samo. Musiałbym po prostu dodać sobie pieniądze, a moim zdaniem po prostu nie o to tutaj chodzi. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś problemy z tą grą, również piszcie je w komentarzach. Będziemy mogli zebrać to wszystko do kupy i być może kiedyś porównamy sobie kolejną wersję tej gry, właśnie z tą, którą mamy obecnie. Zapraszam Was również do pozostałych odcinków na moim kanale, ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!